Dziś w Comperii przedstawiamy nasz comiesięczny raport na temat spreadów walutowych. Comperia co miesiąc i codziennie tak naprawdę monitoruje, jak wyglądają spready, czyli kursy spłaty kredytów i kursy wypłaty kredytów w poszczególnych bankach, a co miesiąc przedstawiamy zbiorczy raport na temat, jak się zachowują średnie spready na rynku bankowym. No, ostatnie kilkanaście miesięcy to niestety niedobre wiadomości dla osób spłacających kredyty walutowe, bo spready walutowe bardzo mocno wzrosły. Ze średniego poziomu na przykład dla franka szwajcarskiego z 10-11 groszy wzrosło aż do 20 groszy w ekstremalnym czy w najbardziej kulminacyjnym momencie, kiedy spready były najwyższe. W tym momencie na szczęście ta tendencja została zahamowana, a od kilku miesięcy obserwujemy tak naprawdę spadek średnich spreadów walutowych. I w tej chwili średni spread dla franka szwajcarskiego wynosi już około 18 groszy, a w kulminacyjnym momencie wynosił 20 groszy. Najniższe spready oferuje w tej chwili Lucas Bank oraz Millennium dla franka szwajcarskiego, to będzie w tych bankach odpowiednio 16-17 groszy. Natomiast najwyższe spready mamy cały czas w Dom Banku. Pamiętajmy, że spread walutowy to jest dodatkowy koszt kredytu hipotecznego. Czym spread jest niższy, tym po prostu rata kredytu jest niższa. A więc w ostatnich miesiącach nie tylko osłabiający się złoty był sprawcą jakby wyższych rat kredytowych, ale również rosnące spready walutowe w bankach, no bo spread to jest dodatkowy przychód dla banku. Pamiętajmy, że spread również nie jest regulowany w umowie kredytowej i bank może zmieniać ten spread bez naszej wiedzy i bez naszej zgody. Warto więc monitorować ten spread razem z naszą porównywarką Comperia.pl. Natomiast też warto wiedzieć o tym, że można uniknąć spreadu walutowego. Wprowadzona w lipcu rekomendacja S2 umożliwia spłatę kredytu w walucie, w której zaciągnęliśmy ten kredyt. A więc jeżeli mamy kredyt we frankach szwajcarskich, to możemy go spłacać w banku, czy po podpisaniu odpowiedniego aneksu, który, uwaga, może kosztować dodatkową prowizję, możemy spłacać we frankach szwajcarskich kupionych na przykład gdzieś taniej w kantorze albo w innym banku. Oczywiście to nie jest takie proste kupowanie gdzieś franków szwajcarskich na rynku i przenoszenie czy przelewanie ich do banku, w którym mamy kredyt. No i to jest oddzielne pytanie, czy taka operacja jest opłacalna. Na to pytanie również odpowiadamy na naszej porównywarce. Zapraszamy do zapoznania się również z raportem na temat tego, czy warto spłacać kredyt walutowy w walucie, w której zaciągnęliśmy ten kredyt. A po inne porady oczywiście zapraszamy również na naszą porównywarkę comperia.pl.